Witam Was wszystkich. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać bardzo ciekawe przedsięwzięcie, a mianowicie demontaż skrzydła z samolotu, a dokładnie z samolotu szkolno-treningowego TS-11 Iskra. Samolot ten musi zostać zdemontowany w celu transportu do innego miejsca postoju i chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób demontuje się skrzydła sportowca, lecz najpierw krótka historia. TS-11 jest to samolot szkolno-treningowy zaprojektowany w latach 50. przez genialnego polskiego konstruktora Tadeusza Sołtyka. Odpowiadał on potrzebom polskiego lotnictwa wojskowego na szkolne samoloty odrzutowe. Pozwalał on na pełne przeszkolenie młodego pilota na jednym samolocie w zakresie nauki podstawowej latania na samolotach odrzutowych z prędkościami poddźwiękowymi, włącznie z elementami bojowymi. Budowa pierwszych czterech prototypów zaczęła się w 1958 roku. Pierwszy latający prototyp oblatany został w 1960 roku, a wszelakie próby w locie wykonywane przez pilotów doświadczalnych potwierdzały łatwość pilotażu, lekkość sterowania, bardzo dużą zwrotność oraz stateczność samolotu, co jest właściwością polegającą na powracaniu do stanu równowagi w przypadku, gdy został on z tego stanu wytrącony. Po wielu próbach zdecydowano na produkcję seryjną, której podjęła się w 1962 roku wytwórnia WSK Mielec. Iskra posiadała także uzbrojenie, które pozwalało na treningi młodych pilotów, którzy przysiadając się na większe maszyny, a w tamtych latach były to głównie samoloty LIM-2, LIM-5, a później MiG-21, posiadając wiedzę i praktykę w obsłudze uzbrojenia pokładowego. Iskra w zależności od roku produkcji mogła być wyposażona w jednodziałko NS-23-23 mm, a także cztery węzły na podwieszane uzbrojenie, którym mogło być maksymalnie cztery bomby 100-kilogramowe, zasobniki ZR-8 z bombami odłamkowymi, zasobniki z karabinami maszynowymi Zeus-1 lub uniwersalne zasobniki niekierowanych pocisków rakietowych klasy powietrze-ziemia Mars-4. Pierwszy latający prototyp został wyposażony w silnik Rolls-Royce Viper 8, natomiast kolejny w silniki HO-10. Gdy samolot wszedł do seryjnej produkcji, otrzymał silnik SO-1, który był rozwinięciem konstrukcji Viper 8, a modyfikacja polegała głównie na dołożeniu trzeciego łożyska na wale głównym, a silniki te montowane były w latach 1964 do 1969. Natomiast od 1969 roku montowano silniki SO-3, które zmodyfikowane montowane były aż do zakończenia produkcji Iskry w 1987 roku. Egzemplarz ten niestety, jak widać, pozbawiony został silnika. Na ten moment trudno mi określić, jaki dokładnie typ się tu znajdował. Widoczny przed chwilą czujnik, była to termopara silnika, czyli nic innego jak czujnik temperatury gazów wylotowych. Powstało wiele wersji samolotu, różniące się wyposażeniem awionicznym, uzbrojeniem, dodatkowym sprzętem czy modyfikacją silnika. A wymienię tylko kilka z nich. Były to m.in. Iskra 100 z silnikiem SO-1, Iskra BIS-D z silnikiem SO-3, uzbrojona w bomby oraz pociski rakietowe, Iskra 200BR, czyli jednomiejscowa szturmowo-rozpoznawcza, Iskra 200SB szkolno-bojowa z silnikiem SO-3B, czy Iskra BIS-DF szkolno-rozpoznawcza wyposażona w 3 aparaty fotograficzne. Co ciekawe, pomimo upłynięcia ponad pół wieku od wprowadzenia tego samolotu do eksploatacji, latają one do dziś, a w użyciu, z tego co mi na ten temat wiadomo, jest jeszcze około 18 egzemplarzy. Przejdźmy zatem do sedna materiału, czyli demontażu skrzydła. Pierwszym etapem jest demontaż poszycia, pod którym znajdują się główne punkty mocowania skrzydła do kadłuba. Nie było to takie proste, jak mogłoby się wydawać, ponieważ samolot długo stał narażony na działanie warunków atmosferycznych, przez co śruby były mocno zapieczone. Demontaż skrzydła podczas okresu eksploatacji nie był czynnością dość częstą, lecz w okresie użytkowania jednak czasem wykonywaną, co związane było z ograniczonym okresem użytkowania takiego skrzydła, zwanego resursem, lub w przypadku, gdy skrzydło zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone w wyniku zbytniego przeciążenia w locie lub uszkodzenia mechanicznego. Z góry chciałbym przeprosić za szumy w nagraniu, które za chwilę będzie słychać, lecz w dniu nagrania było bardzo wiecznie. Zatem przejdźmy do materiału. Wczoraj całe popołudnie się męczyłem, ponieważ te śruby były bardzo zapieczone i odkręcić tego naprawdę było ciężko, ale koniec końców się udało bez większej szkody dla samolotu.
po zdjęciu oblachowania mamy taki oto właśnie widok, czyli przewody, elektryka, hydraulika, wszystko tam, siłowniki, znaczy przewody hydrauliczne do sterowania siłownikami, wysuwania klap. Tutaj walimy klapy zaskrzydłowe służące do startu lądowania, hamulce aerodynamiczne i lotki, wychylenie lotek, tylko akurat wychylenie z lotek sterowane chyba popychaczami, ale nie wiem, nie zaglądałem tutaj do konstrukcji jeszcze. Tu mamy tak, zdjęcie skrzydło należy wszystkie od przewody odpiąć, paliwowe, wszystko odpinać, następnie zamontować takie serwisowe podwozie do samolotu, ponieważ iskra główne podwozie ma na skrzydle, no a jest skrzydło będziemy przecież wyciągać. I tutaj we wnękę zajrzymy, wnęka podwozia, tu w te miejsca jest mocowane, mocowane takie podwozie serwisowe, które po prostu później samolot bez skrzydeł można bez większych trudności, że tak powiem, manewrować nim. To jeszcze muszę pokazać, co znajduje się w takiej wnęce. No tu mamy cała galonia amortyzatora, mechanizm nożycowy, który zapobiega nam skręcaniu się koła. Mamy zastrzał w tym miejscu. Mamy zamek podtrzymywania podwozia w położeniu zamkniętym. Przewody hydrauliczne. Widać, jest tu bardzo to spora korozja, no ale tak jak mówię, samolot będzie miał na karku około 40 lat. Jest to już zabytek. Mamy tu siłownik wypuszczania, chowania podwozia. Więc pełne prawo ma, żeby zgnił i zardzewiał, ale za jakiś czas zostanie poddany renowacji, będzie to inaczej wyglądało. No i właśnie kolejny etap po założeniu tego podwozia jest wyciągnięcie tych głównych właśnie tutaj. Mamy tak zwane węzły mocowania skrzydła, taka duba. Mamy swoźnie siłowe, je należy następnie właśnie wykręcić, a następnie delikatnie wybić z miejsca i skrzydło powinno nam się bez większych uporów właśnie wysunąć. Kolejny dzień zmagań z iskierką. Podwozie już przygotowane, leży tam od spodu, wszystkie opóły pozdejmowane, ster wysokości rozebrany. Niestety nie nagrywałem, bo nie miałem wtedy telefonu z sobą, ale ściągamy dalej skrzydełko. Za chwilę właśnie będzie wpięte dodatkowe podwozie takie w kadłub i będziemy odpinali węzły mocowania. Tutaj dodatkowe podwozie, które wykłada się do kadłuba, więc zaraz będzie montaż. Kolejny dzień zmagań z iskierką. Podwozie już przygotowane, leży. Nie, za skrzydło to nie ciągnie, bo spadnie z góry. Tak wygląda taki zestaw właśnie mocowania, cały stworzeń właśnie, który mocuje nam skrzydło do kadłuba. To przechodzi przez cały ten punkt mocowania, co pokazywałem. Następnie to tu wkłada się ten stożek, on tu nam zaciska się podczas dokręcania. Następnie to się nakłada, tak samo wciska nam cały, rozszerza się podczas dokręcania. Podkładeczka i nakrętka. I wsio harashowicz. To jest cała filozofia mocowania skrzydła. Na jednym skrzydle są cztery takie punkty. Dwa na górze, dwa na dole. Tak jak widać, skrzydełko już odsunięte. I teraz w tym miejscu, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, cztery mocowania na skrzydło, dwa na górze, dwa na dole. Te na dole jest, nie, przepraszam, które z nich jest delikatnie większe. Ma to związek z rozkładaniem się sił na skrzydle podczas właśnie latania. I teraz jak widać, to podwozie, o którym też mówiłem wcześniej, to podwozie serwisowe, zostało wpięte właśnie węzły mocowania. Także teraz można bez większego problemu manewrować samolotem, który ma zdjęte skrzydła. W przypadku samolotów, które mają podwozie w kadłubie, nie ma tu takiego, że tak powiem, no nie stosuje się taki, ponieważ po odkręceniu skrzydła normalnie można się poruszać tym samolotem, ale iskra, tak jak widać, podwozie główne ma zamocowane na skrzydle, które właśnie żeśmy zdemontowali i dlatego jest taka konieczność stosowania takiego właśnie dodatkowego podwozia. Tak to wygląda z daleka. Trochę śmiesznie, taki kadłubek na jednym kółku, no ale to ma być użyteczne, a nie wyglądać, tak? No i może przyjrzymy się właśnie tym samym węzłom mocowania, jakie to jest
bardzo, bardzo mocne. Tu są największe siły działające na cały kadłub, na cały samolot. Wszystkie siły, momenty gnące, zginające. Wszystko to, że tak powiem, jest na tych punktach właśnie mocowania. Tu przewody takie wiecieckie są odpięte. Tu mamy popychać kładu z olotek. No i tak jak widzicie, resztę właśnie okablowania przewodów paliwowych, olejowych, hydraulicznych do podwozia. Pod właśnie teraz mamy takie zadanie, jeszcze musimy schować te podwozie, żeby to łatwiej było transportować całe te skrzydło. One będzie teraz tu, trzeba będzie tu mechanizm zastrzałowy podgiąć i wepniemy się taką pompką zewnętrzną hydrauliczną, żeby normalnie szło to schować. No, tak to właśnie, tak. W taki sposób właśnie jest zdejmowane skrzydło w samolocie. Tak to mniej więcej właśnie powinno wyglądać. Wiadomo, że przy samolotach lotnych jest to w warunkach takich, no można powiedzieć, nie tyle co laboratoryjnych, ale na hangarach, gdzie nie ma żadnych tam zanieczyszczeń, niczego, no ale ten samolot już nigdy nie będzie lotny. I tak to jest zdejmowane właśnie na dworze. Ale wszystko jest takie, wózek jest oryginalny właśnie do skrzydła Iskry. Wózek jest oryginalny właśnie do skrzydła Iskry. Przystosowany do niego, ma specjalnie punkty mocowania, tam gdzie projekt zaprojektował. Od razu przepraszam za szumy, może bo wiatr mi wieje, nie mam zewnętrznego mikrofonu. Ale może jakoś się to uda wyciszyć te szumy.